Jak wiemy też, zapewne w tak długich produkcjach Państwo się zaprzyjaźniają i zastanawia mnie, ponieważ teraz sporo rzeczy dzieje się w życiu syna Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Czy na przykład takie sytuacje, prywatne jakieś problemy, czy zmagania, z którymi musimy się na co dzień mierzyć jako po prostu osoby, są widoczne potem na ekranie i wpływają Pani zdaniem na pracę na planie? Nie, my po prostu rozdzielamy życie osobiste od życia zawodowego i nikt nikomu niczego nie sugeruje, nie wtrąca się, nie rozmawiamy o tym po prostu. Jesteśmy, jakby wchodzimy w swoje role, wykonujemy najlepiej jak potrafimy, a w przerwie żartujemy na obojętne tematy. Czyli nie ma na przykład czegoś takiego, że jak pojawiają się jakieś nagłówki, czy jak na przykład właśnie pojawiały się nagłówki dotyczące Antka Królikowskiego, to ktoś w jakikolwiek sposób na ten temat rozmawiał z panią Małgorzatą Ostrowską? Nie. Ja nie, myślę, że zachowujemy dyskrecję i to nie jest nasza sprawa i to niczyja sprawa. To jest ich wewnętrzne, nie wiem, jakieś zdarzenie się pojawiło. To już, ja nawet nie wiem, jak o tym mówić, ponieważ w ogóle nie słucham plotek, nie czytam o tym. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Każdy żyje swoim życiem i to jest ich sprawa.